Jestem Amelia i leczę zwierzęta. Zobaczymy, kto dzisiaj przyjdzie do mojego gabinetu. Proszę. Dzień dobry. Przyprowadziłam mojego psa. Ma na imię Max i strasznie się ostatnio drapie. Zapraszam na stół, Max. O, faktycznie jesteś cały podrapany. Z posmarą jego maścią, że mu kołujesz. On wypisze receptę. Jak długo ma być w tym kołnierzu? Przez 10 dni. Ojej, to długo. Kołnierz sprawdzi, że rano szybciej się zagoi. Dobrze, a jak często mam smarować maścią? Rano i wieczorem. Dziękuję Pani bardzo. Do widzenia. Max unika kontaktów z innymi psami. Mogłyby się zarazić? Tak, właśnie. Dobrze, będziemy uważać. Dziękujemy. Nie psuję, czy ja teraz lubię? Ja nie chcę do lekarza. Chcę do lekarza. A przyjej. Dzień dobry. Mam problem z kotem. Jaki to problem? Mój kot chyba coś zjadł i boli go brzuch. Muszę zaraz go zbadam. Joj. Brzuch twardy. Brzuch twardy, bardzo duży. Musimy zrobić zastrzyk i podać lekarstwo. Ała, ała! Jak się nazywa kot? To jest Chloe. Chloe, zjedz to. Chloe, nie trzeba dwa razy namawiać do jedzenia. Proszę, dodawać je do jedzenia. Oto recepta. Uważa na to, co je kot. Ale ona mi się sama wkrada do lodówki. Nie może, to bardzo jej szkodzi. Dobrze, będę uważała. Dzień dobry. Bardzo boli mnie skrzydełko. Nie mogę latać. Pomoże mi pani? Oczywiście, po to tu jestem. Wiecie, wystarczy tylko plaster. O, gotowe. Teraz odpoczywaj, a za dwa dni już będziesz mógł ściągnąć opatrunek. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Dzień dobry, przyprowadziłam sowę na szczepienie. Dobry, o, gdzie to sowa? Sowa, chodź tutaj, szybko! Ona się trochę boi tego szczepienia. Spokojnie, zrobimy to jak najszybciej. Po wszystkim. I co, sówko? Pewnie nie bolało. Dziękuję pani. Dziękuję, do widzenia i zapraszam do pół roku. Było na tyle. Praca na dzisiaj. Do zobaczenia, pa, pa!